Roxana Węgiel i Kevin Mgley wzięli ślub? Wszystko wskazuje, że ceremonia była utrzymana w tajemnicy, ale z danych, które zamieszczono w sieci, wynika, że stało się to w Wielkanoc. Poznajcie historię miłości Roxy i Kevinem. Związek Roxany Węgiel i Kevinem Mgleya od samego początku interesował media i opinię publiczną. Choć para zapowiadała, że planuje ślub, niewiele osób spodziewało się, że nastoletnia gwiazda wyjdzie za producenta. Przypomnijmy, że starszy o 8 lat Kevin ma dziecko i był już wcześniej zaręczony z inną kobietą. Roxana Węgiel wzięła ślub z Kevinem Mgleyem. W poniedziałek media obiegła informacja, że Roxy i Kevin pobrali się. Dowodem na to miała być zmiana nazwiska piosenkarki w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej na Węgiel Mgley. Dane wprowadzono z dniem 29 marca. Na ten moment wiadomo, że najprawdopodobniej był to tylko ślub cywilny, a para planuje także ceremonię w kościele. Jak Roxana Węgiel poznała Kevina Mgleya? O związku Roxy i Kevinem po raz pierwszy usłyszeliśmy w kwietniu 2022 roku. Choć wokalistka nie komentowała doniesień o związku, media nieustannie rozpisywały się, że jest zakochana. Jest coś na rzeczy, nie chcę ruszać tego tematu medialnie. Zostawiam to dla siebie i dla niego, mówiła, pozostając skąpa w udzielaniu szerszych informacji. O tym, że Roxy i Kevin są parą, świat dowiedział się przez przypadek. Ani on, ani ona nie chcieli się wtedy ujawniać. Stało się jednak inaczej. Tak naprawdę nasz związek wyciekł przypadkiem. Fani połączyli kropeczki przez jedno zdjęcie, gdzie było widać kawałek jego buta, mówiła Roxy w rozmowie z Party. Roxana poznała Kevinem w studiu nagraniowym i jak przekonywała, od razu się w nim zakochała. Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, opowiadała o ukochanym w rozmowie z Plejadą. Przypadkowe ujawnienie związku nie było jedynym problemem, z jakim przyszło im się zmierzyć. Dość duża różnica wieku sprawiła, że byli, i wciąż są, na językach. Samym zainteresowanym zdaje się to nie przeszkadzać, bo nieco ponad roku znajomości, 27. Maja 2023 roku, zaręczyli się, od tego czasu media wielokrotnie dopytywały o szczegóły związane ze ślubem artystki i producenta. Roxy zdradziła, że nie zmieni swojego nazwiska i ewentualnie przyjmie nazwisko dwuczłonowe. Wspominała też o tym, że ma upatrzoną suknię ślubną. Najprawdopodobniej po niemal roku od zaręczyn para wzięła ślub, o którym wieść wypłynęła ponad tydzień po ceremonii.